Niestety po rozstrzygnięciu konkursu NFZ-u na świadczenia tomografii komputerowej, które miało miejsce tydzień temu, pacjenci po raz kolejny muszą zbroić się w cierpliwość w czekaniu na badanie. Z decyzją funduszu nie zgadzają się pozostałe uczestniczące w konkursie podmioty. Od 1 marca po rozstrzygniętym przez NFZ postępowaniu konkursowym świadczenia na badania tomografem miała realizować raciborska spółka Eurodent. Teraz jednak procedura podpisania z nią umowy została wstrzymana. Do śląskiego oddziału wpłynęły odwołania od wyników tego rozstrzygnięcia, przekazane przez jego dwóch uczestników. Zgodnie z obowiązującą ustawą podmioty, które brały udział w konkursie, mają prawo złożyć takie odwołanie i zapoznać się z dokumentacją dotyczącą postępowania. Zapewniam, że Śląski Oddział postara się rozpatrzyć odwołania w najbliższym możliwym czasie, aby podpisać umowę i tym samym zapewnić świadczenia medyczne dla pacjentów z powiatu raciborskiego. Chociaż dokładna data podpisania umowy z świadczeniodawcą nie jest znana, to fundusz zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby doszło do tego w połowie marca. Zwłaszcza, że każdy, kto zdecydował się na badania w pracowni, która wygrała ten przetarg, od wczorajszego dnia znowu musi czekać. Z naszej strony, tak jak wspomniałam, staramy się, aby pacjenci byli na bieżąco informowani. Mamy też naszą infolinię rozgrzaną, nie ukrywam, i pacjenci dzwonią, informujemy ich na bieżąco, na jakim etapie jest teraz to postępowanie konkursowe, ale jako oddział postaraliśmy się zrobić wszystko, aby wszystkich swoich obowiązków dopełnić. Nie z naszej winy, jak Państwo wiedzą, ta umowa z końcem grudnia wygasła. Jako płatnik staramy się jak najszybciej zapewnić usługi dla pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tomografii komputerowej na tym rejonie. Przypomnijmy, że do konkursu na nowy podmiot, który wykonywał będzie badania tomografii komputerowej dla powiatu raciborskiego, doszło po tym, jak po szpitalu rejonowym ten kontrakt miała przejąć firma Toma, ale jak podkreśla NFZ, lecznica nie dopełniła odpowiednich formalności.